Nikt nie wierzy, że Biblia jest prawdziwa, prawda? Błąd. Oto 5 odkryć archeologicznych, które dowodzą, że Biblia jest prawdziwa. Numer 1. Sadzawka w Siloe. Sadzawka w Siloe to jeden z najbardziej znanych fragmentów w całej Biblii. Jezus zauważa, jak siedzi tam niewidomy. Więc klęka i schodzi niżej do jego poziomu. I wtedy Chrystus robi coś dość niezwykłego. Pluje na ziemię, a następnie tworzy palcami coś w rodzaju gliny. Bierze tę glinę i namaszcza ją oczy niewidomego i mówi: idź, obmyj się w tej sadzawce, w sadzawce Siloe. Niewidomy jest posłuszny i momentalnie te ślepe oczy nagle zaczynają widzieć. Ale to jest to, co jest interesujące. Do bardzo niedawna sceptycy mówili: gdzie jest ta sadzawka Siloe? Przecież ona nawet nie istnieje. Cóż, otóż w 2004 roku duża rura odpływowa w Jerozolimie wymagała naprawy, więc pracownicy budowlani zaczęli przekopywać teren, aby spróbować rozwiązać problem. Podczas wykonywania prac zauważyli coś bardzo specyficznego. Zobaczyli kilka dużych kamiennych stopni. Wezwali więc dwóch archeologów, Roniego Reicha i Eliego Schuckhorna. A kiedy ci dwaj zobaczyli, co znajduje się pod ziemią, kiedy kopali dalej z innymi archeologami, odkryli wiele stopni i zbiornik, który miał 225 stóp długości, 68,5 metra. Ale skąd wiemy, że ten zbiornik to właśnie sadzawka Siloe? Cóż, są dwie wskazówki. Pierwszą jest to, znaleziono ją w mieście Dawida, obok góry świątynnej. Dokładnie tak, jak podaje nam to pismo. A druga wskazówka jest taka. Na samym końcu tego zbiornika znajdował się tunel Ezechiasza, czyli coś, co król Ezechiasz wykopał jako system nawadniający. Ponownie, tak, jak mówi nam to Biblia. Numer 2. Inskrypcja Piłata. Jeszcze nie tak dawno ludzie wątpili w istnienie Poncjusza Piłata. To jest człowiek, który prowadził proces Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy spojrzał na życie Jezusa, powiedział: nie znajduję w tym człowieku żadnej winy, bo Jezus jako jedyny był moralnie doskonały. Ale po roku 1961 nikt nie odważy się zakwestionować realności tej autentycznej osoby, Poncjusza Piłata. Maria Teresa prowadziła wykopaliska w starym, antycznym rzymskim teatrze w Cezarei Izraelskiej. Kiedy znalazła wyrzeźbiony w skale kamień wapienny, przeczytała te słowa: do boskiego Augusty, tego, Tyberiusza, Poncjusz Piłat, perfekt Judei, poświęcił to. Później został poddany datowaniu, aby upewnić się, że jest całkowicie wiarygodny, a jego przedział czasowy został uznany za okres od 26 do 36 roku po Chrystusie, w latach, kiedy Poncjusz Piłat był aktywny. Ale chwila, warto też zauważyć, że istnieją także starożytne brązowe monety Piłata, które również zostały odkryte. Jaką datę wskazują? Na 29 rok po Chrystusie. Numer 3. Stella Steldan. Obecnie większość uczonych biblistów zgodziłaby się, że jest to najbardziej wstrząsające znalezisko spośród wszystkich odkryć archeologicznych w historii Biblii. Zastanawiam się, czy gdybym zapytał Cię, pomijając Jezusa Chrystusa, kto jest największym królem w Biblii? Co byś powiedział? Myślę, że większość z Was powiedziałaby, że król Dawid. Oto ten król, który miał rozległe, ogromne, ekspansywne królestwo. Oto ten król, który był tak wielki, że był największym wojownikiem. Oto ten król, z którego rodu wyszedł Mesjasz, Pan Jezus Chrystus. A mimo to, przez wiele lat pojawiały się twierdzenia, pojawiały się fałszywe twierdzenia nabrzmiewające na całym świecie, że Dawid to tylko wymyślona postać, że ten człowiek Dawid nie istnieje. I ponownie, że Biblia nie może być historycznie dokładna. Ale w 1993 pewien archeolog odkrył kananejską inskrypcję w Tel Dan, w północnym Izraelu. Kamień, na którym znajdował się napis w języku aramejskim, pochodzi z IX wieku przed Chrystusem. A prawdopodobnym kandydatem, osobą stojącą za tym napisem, jest najpewniej król Hazael, gdyż opisuje on jego triumfalne zwycięstwo nad Jehoramem, synem Achaba, który był z domu Dawida. Ten spektakl jest również zapisany w Biblii, w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 2. A więc oto jest. Macie go tutaj. Oto dodatkowy dokument biblijny, źródło spoza Biblii, które dowodzi, że Dawid był prawdziwą osobą. Numer 4. Rycina Erastusa. Biblia mówi w liście do Rzymian 16:23. Pozdrawia Was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. Pozdrawia Was Erast, skarbnik miejski.
i brat Quartus. Tak naprawdę spotykamy tę osobę, Erastusa, tylko kilka razy w Biblii. Ale uważa się, że ten człowiek, który był skarbnikiem, był również częścią 72, których Jezus wysłał w Łukasza rozdział 10. Teraz spójrzcie na to. W 1929 roku jeden z archeologów odkrył ten napis i uważa się, że pochodzi on aż z 50 roku po Chrystusie. Czytamy w nim: Erastus, w zamian za swoje edyle, położył ten chodnik na własny koszt. Dobrze, dla mnie osobiście fakt, że ten kamień chodnikowy został znaleziony w Koryncie, miejscu, gdzie Erastus był urzędnikiem państwowym, oraz fakt, że Erastus był skarbnikiem, co oznacza, że miał trochę dodatkowej gotówki w kieszeni, więc rzeczywiście mógł sobie pozwolić na ułożenie chodnika, co jest czymś, na co, jak się domyślam, ciebie i mnie prawdopodobnie nie byłoby stać. Fakt, że wszystko to łączy się ze sobą, naprawdę to dla mnie wszystko rozstrzyga. I osobiście wierzę, że jest to ten sam Erastus, do którego apostoł Paweł odnosi się kilka razy w swoich listach. Ale oddaję to wam. Co o tym sądzisz? Czy myślisz, że jest to ten sam człowiek? I czy sądzicie, że ta inskrypcja pomaga niejako uwiarygodnić fakt, że Biblia naprawdę pisała o prawdziwych ludziach, którzy istnieli w rzeczywistym czasie, a nie tylko o fikcyjnych postaciach, o co mógłby nas oskarżyć sceptyk lub ateista? Numer 5. Wzgórze Marsowe, Areopag. Teraz wiem, co sobie myślisz. Mówisz: daj spokój, Joe. To nie jest odkrycie archeologiczne. I masz rację, nie jest. Ale to dowodzi tego, co próbowałem wcześniej powiedzieć. To nie jest fałszywe miejsce. Nie mówimy o Charlie Brownie i jego najlepszym przyjacielu Barneyu, dinozaurze, którzy chodzili po krainie Nod. A mówimy o prawdziwych ludziach, w prawdziwych miejscach, w prawdziwym czasie historycznym. Biblia mówi: wtedy Paweł stanął pośród wzgórza Marsowego i rzekł: wy, ludzie z Aten, dostrzegam, że we wszystkim jesteście zbyt przesądni. I niektórzy z was myślą, że my, chrześcijanie, jesteśmy zbyt przesądni. Ale czy zauważyliście, że Ateny to prawdziwe miejsce? Niektórzy z was oglądający ten film mieszkają w Atenach. Niektórzy z was oglądający ten film stali na prawdziwym wzgórzu, wzgórzu Marsowym. To są prawdziwe czasy, które się wydarzyły. I wielu ludzi uważa, że ludzie piszący Biblię zjedli coś podejrzanego i to zmieniło ich umysły. Ale jeśli ją przeczytasz, jeśli naprawdę poświęcisz czas na przeczytanie tej księgi, uświadomisz sobie, że jest to racjonalna księga, napisana w prawdziwym historycznym czasie, na tej ziemi. A to byli prawdziwi ludzie, tacy jak ty i tacy jak ja. Teraz, posłuchaj mnie. Wierzę, że gdybyś spotkał prawdziwego Pawła, tego samego Pawła, który głosił na wzgórzu Marsowym, wierzę, że powiedziałby ci to, pani ateisto lub pani sceptyczko. Biblia mówi: albowiem od stworzenia świata jego niewidzialne znamiona są jasno widoczne, poznawane przez rzeczy uczynione, nawet jego wieczna moc i bóstwo, tak, iż są bez wymówki. Przyjacielu, myślę, że wiesz, że Bóg istnieje. Myślę, że wiesz, jak powiedział Paweł, że jesteś bez wymówek. Kiedy rozglądasz się wokół, cały ten projekt, całe to piękno, musisz powiedzieć, że jest Stwórca, który to wszystko stworzył. Więc dlaczego? Dlaczego ignorujesz tę rzetelną księgę? Dlaczego próbujesz zepchnąć ją w kąt i nigdy o niej nie myślisz? Dlaczego nigdy nie chcesz się dowiedzieć, kim jest ten człowiek, Jezus Chrystus? Dlaczego miałbyś robić cokolwiek, iść gdziekolwiek, ale nigdy nie wejść do kościoła, w którym głoszona jest Ewangelia? Powiem ci dlaczego. Bo wiesz, że jeżeli spotkasz zmartwychwstałego Pana, wszystko będzie musiało się zmienić. Będziesz musiał zrezygnować z grzechów, które kochasz, i będziesz musiał zdać sobie sprawę, że nie jesteś szefem swojego życia. Jezus Chrystus jest szefem twojego życia i musisz zgiąć kolano przed Nim i być Mu posłusznym, jako Panu. Ale ponownie, słyszę dokładnie, co niektórzy z was myślą. Mówisz: Joe, potrzebuję tylko więcej dowodów. W całym tym filmie nie dałeś mi żadnych dowodów. Dlaczego Jezus Chrystus, jeśli naprawdę chce, aby ludzie w Niego wierzyli, dlaczego nie może po prostu pojawić się na niebie, choćby na 5 sekund, i zawołać najgłośniejszym, dudniącym głosem? Dlaczego nie może powiedzieć: jestem prawdziwy, wszyscy są mi posłuszni, podążają za mną? Wtedy zaufałbym Jezusowi Chrystusowi. Czy mogę powiedzieć to? Nie chcę nikogo urazić, ale naprawdę wierzę, że nawet gdyby tak się stało, wciąż pozostałbyś uparty. Dlaczego? Ponieważ sam Jezus Chrystus powiedział, że nawet jeśli ludzie zobaczą mnie przebitego do tego krzyża, a potem zmartwychwstałego trzeciego dnia, to i tak nie uwierzą. I to właśnie tam dokonało się proroctwo, przepowiednia. I to naprawdę się spełniło. Ludzie widzieli na własne oczy ukrzyżowanego Chrystusa. Widzieli Go wiele dni później, zmartwychwstałego. A i tak mówili: nie chcę pokładać zaufania w tym człowieku, Jezusie. Ludzie, Biblia nie myli się, gdy mówi, że prawdziwy wierzący chodzi przez wiarę, a nie przez wzrok. I pytam cię właśnie teraz, dziś, czy jesteś gotów chodzić przez wiarę, a nie przez wzrok?
Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o człowieku o imieniu Tomasz. Tomasz był jednym z uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Niestety, nie było go tam, gdy uczniowie po raz pierwszy udali się do grobu. Gdy wszyscy uczniowie krzątają się i są podekscytowani, mówiąc: Jezus Chrystus zmartwychwstał, Tomasz im nie wierzył. Powiedział: dopóki nie przyłożę palca do odcisków jego dłoni, gdzie przechodziły gwoździe, nie uwierzę. Dopóki nie wezmę ręki i nie przyłożę jej do jego boku, nadal nie uwierzę. Kiedy Tomasz mówił, Pan Jezus Chrystus pojawia się w samym środku i mówi: Tomaszu, to ja. Chodź, weź swój palec i włóż go tu, w ten ślad swoją dłonią. I weź swoją rękę i po prostu przyłóż ją do mojego boku. Tak, ja Syn Boży, chwalebny, który miotał gwiazdami w kosmos, który stworzył wszechświat. Jestem gotów, by być zbadany przez upadłego człowieka, takiego jak ty. Możesz mnie dotknąć, możesz mnie sunąć, bo chcę pomóc ci uwierzyć. I ten sam Pan Jezus Chrystus, który był chętny do bycia szturchanym i dotykanym przez Tomasza, jest tym samym Panem, który mówi ci: chcę ci pomóc uwierzyć. Chcę, żebyś zbadał dowody i uwierzył we mnie, Syna Bożego. Ale tego dnia Jezus powiedział także coś jeszcze: Tomaszu, ponieważ mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli. I zastanawiam się, czy są ludzie, którzy teraz to oglądają. I chociaż nie było was tam, chociaż nie widzieliście ukrzyżowanego Pana Jezusa na Kalwarii, to mówicie: wiem, że moje grzechy zostały rozprawione na tym krzyżu. Wiem, że krew Jezusa Chrystusa obmyła moje grzechy. Zastanawiam się teraz, czy są ludzie, którzy oglądają ten film i mówicie do mnie: tak, Joe, ja nigdy nie widziałem Pana Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Te gałki oczne nigdy nie skierowały wzroku na Chrystusa zmartwychwstałego, ale ja wiem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I wiem, że już teraz przygotowuje dla mnie rezydencję w niebie. I mam nadzieję ponad grobem, że pewnego dnia On przyjdzie ponownie. Jeśli to jesteś ty, Biblia mówi, że jesteś błogosławiony. I jeśli dziś patrzysz na dowody i patrzysz na tego człowieka, Pana Jezusa Chrystusa, i czujesz się tak, jakby sam Chrystus mówił do ciebie w tej chwili, to błagam cię, zobacz tego samego łagodnego Zbawiciela, tego, który spokojnie powiedział do Tomasza: weź swój palec i włóż go w moje ręce, i weź swoją rękę i włóż ją w mój bok i uwierz. Możesz usłyszeć, jak Pan Jezus Chrystus mówi: uwierz we mnie, błagam cię, nie patrz w inną stronę, ale przyjdź do Chrystusa właśnie teraz.